Proszę Państwa, jakie jest zadanie socjologii i jak w tym zadaniu mogą pomóc nam owe mityczne typy idealne? Jak tworzyć takie typy, do czego one służą, jakie są ich rodzaje? Tego wszystkiego dowiecie się Państwo z kolejnego spotkania z Maxem Weberem. Zapraszam. Proszę Państwa, Max Weber uważa, że nauki społeczne mają na celu przede wszystkim zrozumienie procesów duchowych, kulturowych. Jest to zadanie, którego nie da się wykonać za pomocą ścisłych formuł nauk przyrodniczych. A jednak różnice między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi nie są tak zasadnicze, jak się na pozór wydaje, dlatego że również nauki fizyczne czy przyrodnicze nie opisują wyłącznie ilościowo rzeczywistości, tak samo nauki społeczne nie opisują wyłącznie jakościowo. Weber wyróżnia dwa zasadnicze podejścia naukowe. Jedno to jest podejście nomologiczne. Zmierza ono do ustalenia ogólnej istoty danego zjawiska, czyli cech gatunkowych, które wyrażamy w pewnych pojęciach ogólnych, do tego wykrycie pewnych praw przyczynowych, które rządzą danymi zjawiskami. To jest bardzo ważna praw relacji procesów, jakie zachodzą typowo wśród tych zjawisk, czasem procesów cyklicznych. Jest to bardzo możliwe, ważna i nieodzowna praca wstępna dla Webera, bez której nie byłaby możliwa dalsza praca. Możemy stworzyć bardzo precyzyjne i złożone modele jakichś zjawisk. Druga istotna praca dla nauk humanistycznych czy społecznych to jest przede wszystkim uchwycenie historycznego znaczenia danego zjawiska, osobliwości tego zjawiska, tym, czym się ono różni od typowych form tego zjawiska. Na przykład to samo zjawisko może mieć zupełnie różny sens w zależności od kontekstu historycznego. Wymiana towarowa w średniowiecznej Europie, wymiana towarowa we współczesnym kapitalizmie, czy też w Chinach albo na Wyspach Trybiańskich, opisywanych przez Malinowskiego. Dlatego najpierw ważne jest ustalenie cech gatunkowych, czym jest w ogóle wymiana towarowa. Dopiero później możemy ustalić, jaka jest osobliwość tej relacji w konkretnych wypadkach. Absolutnie nie chodzi o to, żeby zredukować całą rzeczywistość do tych praw ogólnych. I są to tylko narzędzia, narzędzia wstępnej analizy, po to właśnie, żeby uchwycić to, co jest osobliwe, dziwne, dodatkowe czynniki, które tutaj zadziałały, możemy dzięki tej odmienności od ogólnego typu wykryć. I to jest jakby główny cel, który zdaniem Webera stoi przed naukami humanistycznymi, społecznymi. I jednym z takich narzędzi, którym się posługuje, które zaproponował, z którego jest przede wszystkim znany, jest oczywiście słynny typ idealny, proszę Państwa. Tutaj mamy podsumowanie tych głównych zadań nauk nomologicznych i nauk już tych skupionych na osobliwości danego zjawiska. Jedne są niemożliwe bez drugich, krótko mówiąc. Proszę Państwa, czym jest typ idealny zasadniczo? Zacznijmy od tego, czym nie jest. Z czym się nie powinno Państwu kojarzyć to pojęcie. Przymiotnik idealny nie powinien się Państwu kojarzyć z rzeczownikiem ideał. Typ idealny nie jest ideałem, nie ma nic wspólnego z idealnością, z czymś najlepszym, najwspanialszym. Może być typ idealny despoty, tyrana, kanibala, ludożercy, cokolwiek Wam się spodoba, prostytutki, jeśli to jest coś Państwa wartościowanego, negatywnego, mordercy, oszusta, manipulatora. Możecie tworzyć typy idealne każdej rzeczywistości społecznej, każdego zjawiska społecznego, niezależnie od tego, czy wartościujecie ją pozytywnie, czy kultura wartościuje ją pozytywnie, czy negatywnie. To nie ma nic wspólnego z ideałami. Później ma, ale to zobaczymy pod koniec. Proszę Państwa, lepiej, żeby ten przymiotnik kojarzył Wam się z pojęciem idea. Do filozofii pojęcia idea, myślenie o kategoriach idei wprowadził Platon. Stanął on przed poważnym problemem, bo ścierały się dwa skrajne stanowiska w filozofii. Z jednej strony mieliśmy Heraklita, jak Państwo może pamiętacie, Pantarei, tak? Czyli wszystko płynie, wszystko jest zmienne,
nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo za każdym razem inne nas obmywają fale, a z drugiej strony byli eleaci, którzy twierdzili dokładnie odwrotnie. Heraklit był empirykiem, obserwował rzeczywistość i widział, że wszystko się zmienia. Eleaci odrzucili świadectwo zmysłów, byli czystymi racjonalistami, a rozum mówi, byt jest, a nie bytu nie ma, a zatem może być tylko jeden byt, bo jeśli byłoby coś poza nim, to byłoby niebytem, a nie bytu nie ma. Byt nie może się zmieniać, bo jeśli by się zmieniał, to w co? W coś, co nie jest tym bytem, czyli w niebyt, a niebytu nie ma. Więc byt jest niezmienny, jest jeden. Platon usiłował to pogodzić i stwierdził, że eleaci mają trochę racji. W każdym z tych zmiennych bytów jest coś niezmiennego. To jest właśnie idea. Każdy koń jest manifestacją idei końskości, tego, czym jest bycie koniem. Tak? Konie mogą się najrozmaiciej różnić między sobą, ale wszystkie są jakąś manifestacją tej jednej idei konia. Proszę Państwa, dalej z czym sam Weber wiąże to pojęcie, jak tłumaczy, mówi o utopijności tego pojęcia. Tylko znowu, pojęcie utopia może się Państwu kojarzyć z pewną marzycielską wizją doskonałego społeczeństwa. Nie, to nie o to chodzi. Należy tutaj to podejść do tego etymologicznie. Utopia to znaczy uprzeczenie, topos, miejsce, czyli coś, co nie ma miejsca w rzeczywistości. Typy idealne nie występują w rzeczywistości, a przynajmniej, tu możemy trochę Webera naciągnąć, nie muszą występować w rzeczywistości, no bo jak się zdarzy, że stworzymy w dobrej wierze typ idealny, który miał nie występować w rzeczywistości, a rzeczywistość przerośnie nasze wyobrażenie i się okaże, że jednak objęliśmy naszym typem idealnym jakąś rzeczywistość, no to nie ma tragedii oczywiście, to nie znaczy, że typ idealny był źle zmontowany. Nie, chodzi o to, że nie jest to wymogiem, nie opieramy się w tworzeniu typów idealnych na obserwacji rzeczywistości. Proszę Państwa, dalej, typ idealny, jak sama nazwa wskazuje, jest typem, nie jest klasą. Klasa, przypisanie czegoś do klasy, jakiegoś zjawiska, oznacza umieszczenie jej w pewnej szufladce. Przypisujemy do jednej klasy, no to raczej trudno przypisać coś do dwóch klas naraz, tak jak nie mieści się nic w dwóch szufladach naraz. Trzeba by tworzyć jakieś dodatkowe pojęcie klasy heteronomicznej czy jakiejś pośredniej. Tak? Natomiast generalnie klasa oznacza albo, albo. Jesteśmy albo w tej klasie, albo w innej. Z typem tak nie jest. Typ, proszę Państwa, mamy wiele różnych typów i mamy jedno jabłko i teraz porównujemy, z którym z typowych figur to jabłko jest bardziej podobne. Tak samo mamy pewną na przykład próbnik kolorów i możemy porównywać kolor tego jabłka, do którego bardziej pasuje. To nie oznacza, że zakwalifikujemy od razu, bo oczywiście wiemy, że nie do końca to jest kula, powiedzmy, tak, i nie do końca to jest w całości jabłko czerwone, ale jest to właśnie, umożliwia nam porównanie z typem i określenie przybliżenia pewnego. Jest bardziej kuliste niż kubiczne, powiedzmy, tak, jabłko, powiedzmy. Proszę Państwa, do czego zatem służą typy? No służą właśnie do porównywania z rzeczywistością. Mamy model, wymodelujemy sobie dokładnie, jak powinno typowe jabłko wyglądać i później porównujemy konkretny egzemplarz jabłko. To jest akurat chyba Red Delicious i widzimy, że odbiega od normy. I nas interesuje w tym momencie, dlaczego odbiega od normy, co w tym jabłku takiego było, jak oni to wyhodowali, że stało się mniej kuliste, a bardziej podłużne, byśmy powiedzieli. Gdybyśmy porównywali z typem idealnym banana, to oczywiście nie powiedzieliśmy, że ten owoc jest podłużny, raczej wręcz przeciwnie. Ten typ idealny skłoniłby nas do sądu, że jest raczej bardziej kuliste, jak na banana. Ale to jest oczywiście jabłko i budowaliśmy typ idealny jabłka. Proszę Państwa, w jaki sposób tworzymy typy idealne? Bo typy idealne my tworzymy, socjologowie. Po pierwsze, chodzi o to, że typ idealny jest pewną umysłową, myślową konstrukcją. My to konstruujemy w umysłach. To typ idealny nie powstaje na drodze badań empirycznych.
Nie jest tak, że musimy najpierw przebadać ileś set tysięcy ludzi albo zjawisk jakichś, które nas interesują, żeby zbudować typ idealny. Tak postępować możemy przy budowaniu pojęć gatunkowych, ale generalnie typ idealny nie musi być pojęciem gatunkowym. Czyli konstruujemy to w myśli. W jaki sposób? W ten sposób, że potęgujemy, wyostrzamy pewne aspekty danego zjawiska, które nas akurat interesują z punktu widzenia naszych zainteresowań badawczych. Coś nas tylko interesuje, pamiętamy weberowską wizję kultury. Zawsze oświetla nas jakieś jedno światło, jakiś jeden Bóg, jakiś jeden aspekt rzeczywistości akurat nas interesuje, na przykład ekonomia, na przykład religia, na przykład nas interesuje związek z demografią czy ze sztuką i wtedy będziemy analizować tylko z pewnego punktu widzenia to jabłko, na przykład jako przedmiot sztuki, tak? I uwydatnimy wtedy te elementy, które są istotne jako obiekt sztuki na przykład, tak? Jako atrybut symboliczny, barwa, martwa natura, nie znam się na tym. To w każdym razie te elementy będą spotęgowane, wyolbrzymione przy pominięciu oczywiście całego szeregu innych elementów, które nas akurat z tej perspektywy nie interesują. Proszę Państwa, i co istotne, bo o tym się czasami zapomina, chodzi o to, żeby te elementy powiązać w pewną logiczną, spójną konstrukcję, żeby to były wynikające z siebie powiązane na zasadzie przeciwieństwa albo różnych relacji, ale żeby była logiczna, spójna konstrukcja, która jakoś się nam w umyśle trzyma całości, powiedzmy. Proszę Państwa, jakie przykłady można podać typów idealnych? Bo oczywiście Weber nie może nazwał to typami idealnymi, ale posługiwali się przed tym niezależnie od niego uczeni. No właśnie takim przykładem jest chociażby typologia ustrojów Platona, jego teoria państwa, jego typologia ustrojów. Omawiałem ją szerzej na wykładzie z socjologii sfery publicznej, zamieszczę poniżej link, stąd zaczerpnę tą ilustrację. Tak, są pewne wyolbrzymione aspekty rzeczywistości społecznej, powiązane bardzo logicznie. Także wiąże się tam zarówno poziom rodziny, poziom państwa, poziom jednostki, charakteru jednostki. To wszystko jest logiczną całością i do tego jest pewien całość, jest pewnym typem idealnym, bo Platon pisze o pewnej, no nie, trudno powiedzieć o ewolucji, no w każdym razie ewolucji, ale nie w sensie postępu, tak, bo to jest raczej degeneracja w przypadku Platona. On opisuje degenerację i ten model procesu historycznego też sam w sobie jest typem idealnym, jak państwa mogą się degenerować na przykład, czy społeczeństwa raczej, bo tu Platonowi szerzej chodziło. Inną parę typów idealnych poznaliśmy całkiem niedawno, no to jest chociażby typologia organizacji społecznych, ale też religijnych, też osobowości do pewnego stopnia, typów osobowości społecznych i tak dalej. Spencera, czy pamiętacie Państwo, społeczeństwo wojownicze, militarne i społeczeństwo produkcyjne. Dla Webera takim typem idealnym jest też marksowska teoria kapitalizmu cała. To jest typ idealny. Nie musi odpowiadać rzeczywistości, ale jest użyteczna właśnie jako typ idealny, cały rozwój kapitalizmu u Marksa opisany. Można później analizować, jak to faktycznie na przykład w Belgii wyglądało, jak to we Francji wyglądało, czy to było bliżej typowo, czy nie, czy jakaś faza na przykład rozwoju kapitalizmu tam umknęła temu społeczeństwu, przeskoczyli ją. Dlaczego? I to jest ciekawe, dlaczego. Albo są zapóźnieni na jakimś wcześniejszym etapie rozwoju. To są wszystko, proszę Państwa, narzędzia do porównywania z rzeczywistością i uchwytywania anomalii tego, w czym odbiega ta rzeczywistość od naszego typu. I to nas uwrażliwia na pewne aspekty rzeczywistości, których inaczej byśmy nie dostrzegli, bo by nam się wszystko rozmyło w tym ogólnym pojęciu gatunkowym. No, kapitalizm był tu i tam, i śmam, i owam, tak? No ale właśnie czym się różni kapitalizm w Belgii od kapitalizmu w Ameryce Północnej, od tego w Chinach na przykład. Do tego musimy mieć typ idealny kapitalizmu i wtedy możemy porównywać te różne rzeczywistości. Czyli tu jest w zasadzie to, co proponował również Comte. I to jest, proszę Państwa, taka, można powiedzieć, zagadka dla historyków socjologii, bo Weber bardzo często jest mianowany przez historyków jako
przywódca, czy jeden z tych, którzy dokonali przełomu humanistycznego w socjologii, czyli zerwania z tym wstrętnym pozytywizmem, przyrodniczym myśleniem o społeczeństwie, ale u Webera nie znajdziemy krytyki ani Hegla, ani Marksa, ani Spencera, no Marksa w tym zakresie oczywiście, marksizmu raczej, ani Comte'a. Dla Webera te teorie są lepszymi lub gorszymi, oczywiście to można dyskutować, która jest lepsza, pod jakim względem, ale są typami idealnymi pewnych procesów, również te historiozoficzne koncepcje Hegla, nawet jak nie odpowiadają one rzeczywistości, to umożliwiają nam właśnie, one są logiczne, to jest wszystko logiczne z punktu widzenia pewnych właściwości, które Hegla interesowały, zbudowane pewne typy, faz historyczny na przykład, i możemy teraz dokonywać analizy szczegółowej, historycznej, przyrównując, dlaczego nie odpowiada w jakimś kraju rzeczywistość typowi, który Hegel naszkicował, czy Comte naszkicował, czy Spencer naszkicował. Proszę Państwa, tak, inny przykład już czysto weberowski. Weber sam stworzył taką, czy stworzył, no, od Treltcha to w zasadzie przejął sam pomysł, ale sam udoskonalił. Także jest to narzędzie dzisiaj używane powszechnie przez socjologów religii, mianowicie typologia organizacji religijnych. Takie dwa skrajne typy organizacji religijnych to jest kościół i sekta. I Weber zwrócił uwagę, że te dwa typy idealne różnią się, no przynajmniej na trzech zasadniczych poziomach, ze względu na trzy podstawowe czynniki. Po pierwsze, typ panowania, który występuje w danej organizacji religijnej. O ile w sektach jest to typowo znowu charyzma osobista, przypisana danej osobie, to jednostka posiada daną charyzmę, o tyle w kościołach zwykle jest to charyzma przypisana do urzędu, niezależnie od osoby. Tak jak ksiądz katolicki na przykład, niezależnie od tego, jakim sam byłby grzesznikiem, jeśli prawidłowo wypowiada formuły sakramentalne, ma prawidłową, przepisaną materię, tak, na przykład nie ciasteczko jakieś tam bebe, tylko faktycznie ten chleb pszenny niekwaszony, tak, i tak dalej, i wino gronowe białe, to Eucharystia się dokonuje w sposób ważny. Ta charyzma jest przypisana do urzędu samego, a nie do jego jako osoby. On może być kanibalem albo kimś mordercą, nieważne. To tutaj on działa in persona Christi. To jest właśnie charyzma urzędu. O problemie charyzmy będziemy jeszcze za jakiś czas mówili, bo to jest kluczowy też termin weberowskiej socjologii polityki. To jest jeden aspekt, gdzie one się różnią. Drugi aspekt to są stosunki z otoczeniem. Z jednej strony sekta jest nacechowana przede wszystkim na zachowanie czystości swojej wiary. I pod tym względem oczywiście no, cały świat staje się nieczysty, a zatem stara się izolować od tego świata. Często dochodzi do relacji wrogości z tym światem, odrzucenia tego świata, no bo my tu mamy prawdziwą wiarę i prawdziwie ją praktykujemy, natomiast ten świat jest w mocy złego. Z grubsza rzecz biorąc, nie zna tej prawdziwej wiary, nie przyjmuje ją, a zatem no dlaczego? Kościół inaczej. Kościół z kolei ma za zadanie objęcie swym zasięgiem jak największej liczby ludzi, największej sfer kultury i tak dalej. Zatem jest ekspansywny, uniwersalistyczny, a z tym się wiąże, że musi iść na pewne kompromisy. Już ta czystość wiary nie jest priorytetem. Jest priorytetem dotarcie z tym rdzeniem, powiedzmy, jak najszerzej. I wreszcie kolejne kryterium to jest kryteria członkostwa. O ile w sektach są kryteria ekskluzywne, nie jest łatwo zostać członkiem sekty, trzeba przejść głębokie nawrócenie, często zerwać kontakty z dawnymi właśnie grzesznymi znajomymi, zmienić swój sposób życia. Łatwo jest stosunkowo wypaść z tej sekty, starczy się zacząć nie zgadzać z liderami czy z nauczaniem. Natomiast jeśli chodzi o kościół, no to w zasadzie starczy się urodzić w takim kościele, a opuścić w zasadzie w przypadku kościoła katolickiego no nie można, bo chrzest wyciska znamie niezatarte na gruncie teologii katolickiej, więc kto raz został katolikiem, to już zostanie katolikiem, co najwyżej może wyprosić sobie u biskupa ekskomunikę, czyli pozbawienie praw do sakramentów. Tak? No ale to i tak
jakby chciał wrócić do kościoła, to nie zostanie drugi raz ochrzczony, bo cały czas był katolikiem w gruncie rzeczy. Proszę Państwa, także to jest taki typowy przykład i te elementy są powiązane. Właśnie to skupienie się na czystości przekazu oznacza, że trzeba weryfikować każdą osobę, każdego członka, a przede wszystkim oczywiście lidera. Z kolei właśnie skupienie się na ekspansywności, no to oznacza, że wiąże się to z tym, że idziemy na pewien kompromis w kwestii moralnej, staramy się być wyrozumiali w stosunku do słabości ludzkich i dotyczy to oczywiście też charakteru samych liderów religijnych czy kapłanów. Proszę Państwa, to jest oczywiście tylko jeden z rodzajów typów idealnych. Weber wyróżnia kilka takich rodzajów. Ten rodzaj, o którym mówiliśmy dotąd, to są typy idealne o charakterze pojęć gatunkowych. To nie są dokładnie pojęcia gatunkowe, bo pojęcia gatunkowe mają za zadanie objąć wszystkie cechy istotne, które występują we wszystkich przypadkach danego zjawiska, danego gatunku. Tak? Wszystkie psy mają to, to i tamto i tym się różnią od kotów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu to jest tylko pewne podobieństwo. Tu nie musimy empirycznie ustalać indukcyjnie wszystkich istotnych cech, tylko wybieramy te cechy, które są istotne z naszego punktu widzenia. Natomiast samo zastosowanie tych typów idealnych zbliża o tyle je do pojęć gatunkowych. To na przykład typ idealny sekty. To nie jest definicja sekty w tym sensie, że wszystkie sekty muszą spełniać te cechy, ale w podobnym sensie używamy ten typ idealny. Inne, proszę Państwa, rodzaje typów idealnych to są typy idealne jednorazowych zjawisk historycznych. Taki typ idealny, przy pomocy którego opisujemy tylko jedno zjawisko historyczne, na przykład typ idealny rewolucji francuskiej. Kiedy budujemy właśnie z punktu widzenia, który nas interesuje, pewien model rewolucji tej konkretnej francuskiej, ale nie kłopocząc się za bardzo z rzeczywistością, tylko jak to powinno wyglądać, jeśli by takie, a takie czynniki tylko brały, które nas interesują, brały w tym udział, na przykład typ idealny rewolucji masońskiej jako spisku masonów, francuskiej jako spisku masonów, tak? Budujemy taki typ idealny i później przyrównujemy faktyczne wypadki historyczne i możemy wykryć, w jakim stopniu na przykład rewolucja, która byłaby faktycznie organizowana przez tajne stowarzyszenie, jakby wyglądała, a jak wyglądała faktycznie rewolucja francuska. Czy okazałoby się, że doskonale pasuje do tego typu i faktycznie te, a te wypadki możemy stąd wnioskować, że prawdopodobnie były właśnie aranżowane przez jakieś tajne stowarzyszenie, najprawdopodobniej masonów, czy też okazuje się, że tu i tu i tu wymknął się bieg wypadków zupełnie jakiemukolwiek kierowaniu, a zatem trudno to przypisać sterowaniu jakiegoś tajnego stowarzyszenia. Widzimy tutaj kolejną właściwość typów idealnych. Same typy idealne, jak powiada Weber, nie stanowią hipotez, ale dostarczają nam podstaw do tworzenia hipotez. Takim innym typem idealnym może być typ idealny nowoczesnego kapitalizmu w porównaniu z wszystkimi innymi formami kapitalizmu, miasta średniowiecznego, niemieckiego nazizmu możemy stworzyć typ idealny w oparciu właśnie o jakieś cechy, które nas interesują i później porównujemy faktyczne wypadki historyczne. Innym rodzajem typów idealnych to jest typ idealny ideologii, czy pewnego ideału. Mówiliśmy, że sam typ idealny nie jest ideałem. Nie chodzi o to, żeby dążyć do typu idealnego, absolutnie, ale możemy stworzyć typ idealny ideału, który na przykład rządził w danym okresie historycznym, na przykład pobożnego chrześcijanina w średniowieczu i porównać z typem idealnym ideału pobożnego chrześcijanina, na przykład w czasach nowożytnych czy w czasach współczesnych. I znowu nie chodzi o to, aby wyznaczać wzorzec dla kogoś, ale żeby zbadać, jak faktycznie pobożni chrześcijanie zbliżali się do tego typu albo nie. Dalej mamy, proszę Państwa, tak, ideały czy idei społeczne, wzorce społeczne, ideologii, pewnych koncepcji możemy stworzyć typ idealny.
a także typ idealny, proszę Państwa, procesów rozwojowych. Czyli tak jak właśnie budowano w XIX wieku szereg schematów ewolucyjnych, tak samo są mikroschematy ewolucyjne, na przykład rozwój grupy społecznej, tak, pewien typ idealny procesu rozwojowego danej małej grupy społecznej, do czego to zmierza, kolejne fazy, która grupa przechodzi, aż się zorganizuje w pełni. To wszystko, albo typ idealny przechodzenia sekty w kościół, też może być taki proces rozwojowy, czyli proces całej ucodziennienia charyzmy. Jak widzicie tutaj, Weber jest dostarcza nam wielu różnych możliwości. Możemy badać poszczególne ideologie jako pewne spójne konstrukcje, to co już mówiłem przy okazji wolności od wartościowania, że możemy przyjrzeć się, zbudować typ idealny na przykład doktryny chrześcijańskiej, tak? Tak jak ona logicznie powinna być powiązana i byśmy mogli uchwycić wtedy różne nielogiczności, które się tam pojawiają na przykład w oparciu o pewne aksjomaty, czy marksizmu, czy humanizmu, różnych ideologii. Tak samo możemy badać wzorce i porównać z rzeczywistością, z tym, co ludzie faktycznie głoszą w swoich doktrynach. Proszę Państwa, jeszcze jedno chciałem dopowiedzieć, dokonkretyzować, owe słynne weberowskie Verstehen, rozumienie. Proszę Państwa, socjolog, jak mówiłem, w swojej analizie bada ludzkie działanie, stara się analizować ludzkie działanie, które od innych działań różni się tym, że czy zachowań raczej, różni się tym, że posiada jakiś sens dla działającego, jest racjonalne, jest podporządkowane jakimś celom, jakimś motywom. I Weber uważał, że większość działań ludzkich możemy tak zrozumieć, tak pojąć, przy czym nie opieramy się na tym, co ktoś sam mówi. Jak powiada Weber, możemy lepiej zrozumieć Cezara, niż on sam siebie rozumiał. Ludzie sami siebie do końca nie rozumieją. Nie znają wszystkich czynników, które wpływały na ich zachowania, na ich decyzje na przykład. Co więcej, mogą nas okłamywać, mogą siebie okłamywać. To wszystko zostawiamy z boku. Powinniśmy, zdaniem Webera, postępować jako socjologowie mniej więcej tak, jak postępują sędziowie w postępowaniu karnym. Nie jest ważne dla sędziego, czy oskarżony się przyznał, czy nie przyznał do winy. No, czasami do uproszczenia pewnie jest ważne, kiedy inne poszlaki na to wskazują, że jest winny oczywiście, bo może się przyznać do winy po to, żeby chronić na przykład swoją żonę. Tak? Dlatego to zostawiamy, to tym się nie zajmujemy. Sędzia, tak samo socjolog, musi co zrobić? Zebrać dowody z miejsca popełnienia przestępstwa, dokonać wizji lokalnej, zbadać odciski palców różne i tak dalej, narzędzia potencjalnego przestępstwa, dokonać wywiadu środowiskowego z osobami pośrodku, w okolicy, ze świadkami, przysłać świadków. I to wszystko dopiero prowadzi sędziego do ustalenia, czy prokuratura to chyba, albo adwokat, prokuratura tym się zajmuje, sędzia to przyklepuje jakoś tam, zdaje się, do ustalenia motywu, sensu, innymi słowy, tego działania. I właśnie tak powinien postępować socjolog. Ustalać sens tego działania w oparciu o dowody, a nie to, co ludzie mówią o swoim działaniu. Także to Weber stawia nam tutaj wielki znak zapytania przy całej tej socjologii ankietowej w dużej mierze, że ludzie uważają, że coś tam, albo że przyznają się, że tak często czytają albo nie czytają. Opierać się na obiektywnych danych, obiektywnych relacjach zewnętrznych i starać się ustalić faktyczny sens danego działania. To jest zadanie socjologii. Jak Weber sam to robił, przekonamy się w następnym odcinku, kiedy przyjrzymy się, jak ustalał sens, motyw działania protestantów, którzy ponoć stworzyli kapitalizm, co jest bzdurą, ale dowiemy się, jak to naprawdę było. W następnym odcinku zapraszam Państwa.